A w naszym szlagierowym studiu czas i pora przywitać naszego szlagierowego gościa, Mirosław Sołtysek, razem z nami. Dzień dobry. Witam cię, witam państwa serdecznie. Chcemy troszkę powspominać historię tego programu, bo to 15-lecie, już jest 800-ne wydanie, coraz to bliżej. Pamiętasz, ile razy w szlagierowym studiu listy żeś podawał rękę i go do dzień dobry, udzielał wywiadu, ile lat to trwało? Powiem tak. Kiedy żech wejrzał na PESEL, to żech się wystraszył. I wydaje mi się, że te notowania listy... Też był taki PESEL. Też jest taki PESEL. Tego było bardzo dużo, więc to trudno mi to wszystko ogarnąć. A jakbyśmy się mieli wrócić tą historią do tego pierwszego momentu, czy pamiętasz pierwszy numer, który pojawił się na przykład w propozycjach, a potem w notowaniu? To znaczy się, odbiegając lata, to tych utworów było non-stop. Pamiętam Romantyczna noc, pamiętam Daj się pocałować, pamiętam Wspomnienie o Józku. Tego było naprawdę dużo w moim parku. No, wyszczególniłem tutaj wybiórczo pewne rzeczy, ale tego było bardzo dużo i było fajnie i dali się to ciągnie. I to jest najistotniejsze. I co numer, to zaskoczenie, bo hit. To znaczy się, ja się o to nie prosił. Publiczność wybrała. No powiem tak, już za niedługo publiczność powróci również do, że tak powiem, do tamtych czasów, do tamtych lat. I powspominamy razem na tym wielkim koncercie. To zapowiedź tego, co się będzie działo już niedługo w Siemianowicach, a i o tym dzisiaj klachać będziemy, więc zostańcie z nami. Każdy chce spróbować, każdy chce skosztować, tak to czasem w życiu jest. Troszkę my już powspominali. Nie jest to łatwy kawałek chleba być artystą, a szczególnie u nas na szlagierowym śląskim rynku. Moment, kiedy wy zaczynaliście, mam na myśli... Duotrapery. Na przykład Duotrapery, potem już Wesołe Trio, potem temat taki, jak się Mirek Jędrowski pojawił, bo to są takie nazwiska, które powiedzmy tworzyły ten nurt Kaś tutaj u nas. To jeszcze było powiedzmy kolorowo, bo nie było tych artystów aż nadto, ale z biegiem lat tych artystów jest coraz to więcej. Był taki moment w twojej działalności, twórczości, żeś powiedział, srom już na to wszystko, gołębie, ogródek, dziękuję, Mirek Sołtysek się naśpiewał. Gdybyś miał na to wszystko wywalony, że tak powiem, to nie stałbyś dzisiaj tutaj. Inspiracją moją największą jest to jeden wyraz, śląskie. I to pozostało, jestem wierny temu do dnia dzisiejszego, a to, że coś powiedział, że powstało tyle artystów i do dziś powstaje tylu artystów, no sorry, ale ja był w tamtych czasach, żeby kogoś nazwać artystą, musiał po prostu pokazać to coś, że on rzeczywiście nim jest. I ja nie dam się innego słowa powiedzieć, bo nim jestem. Kiedy dano rozgłośnię radiową czy telewizyjną, dzwoni do mnie, zapraszając mnie do programu, na przykład w środę, w tygodniu, to ja im nie godzę, wiecie co, nie wiem, czy dostanę urlopu, tylko godzę jestem, bo to jest moja praca. I to jest to piękno, które tworzę do dnia dzisiejszego, które daje mi żyć, ale jednak mam coś też w głowie, żeby tym żyć. Żeby z czegoś żyć, trzeba pokazać, że się tym żyje. A jeśli się pokaże pierw to, że się tym żyje, zarażę się tym publiczność. Ta publiczność na twoich koncertach była od samego początku chyba zarażona, bo jak tam sięgnę pamięcią do Zatku, to są tłumy. I te tłumy znają te słowa i śpiewają te słowa. Do dziś tak jest. Do dziś tak jest, ale co się zmieniło? Na przykład na moich koncertach, no, bo to zawsze było tak, 50 plus, 60 plus, nie? I to do dzisiaj tak jest, ale dzisiaj przed sceną widza 20 plus, 25 plus, z dzieciątkami małymi... 800 plus. 800 plus, albo... Jeszcze 500 na razie. No dobra. I się bawią i śpiewają te utwory. Nie wszystkie. Ale śpiewają. Ale śpiewają. I to jest chyba fajne. W dalszej części będę chciał właśnie ten temat kontynuować. Co z tą naszą śląską muzyką i w którą stronę to wszystko idzie? Mirek Sołtysek razem ze mną, wy zostańcie też razem z nami. Szukasz mądre słowa, nie chcesz nic żałować, nie oszukasz losu, nie. Padło hasło śląskie, szlagiery, śląskie.
i gadamy troszkę o tym, że kręcimy się tutaj, na Śląsku. Ale lista śląskich szlagierów spowodowała to, że te szlagiery wyszły w Polskę. Jak ci się wydaje, co takiego było w tym programie, że ta rzesza fanów w tej Polsce się otworzyła na te szlagiery? No właśnie, ta prostota. Ta prostota w piosenkach, w tekstach piosenek. Ja dzisiaj rozgraniczę szlagiery od śląskich szlagierów. Szlagiery, każdy może być szlagierowcem, każdy może to robić, z różnego rodzaju muzyką mieszać, kombinować. Każdy ma do tego prawo. Ale ja, kochani, pozostaję wierny śląskim szlagierom. I obojętnie, czy jesteś dzisiaj na Śląsku, a jesteś bardzo mało, czy poza regionem, czyli w Polsce, czy za granicami, zawsze godą tak teraz z tobą. Może to jest te czary mary, może to jest to, co w tamtych czasach ludzie tak bardzo pokochali. Powiem inaczej, pokochali na Śląsku, to jest okej, bo to jest Śląsk, ale pokochali w Polsce, poza regionem. I to jest piękne. Ja zawsze godą jedno. Ale żech się też tego nauczył, patrząc na publiczność. Jeżeli ja cały czas tytułuję się Śląskie, to w tym momencie staje się być odpowiedzialny za mój cały program, żeby z godnością ten Śląsk reprezentować. I to mi pozostało do dziś i się nie zmieni. Tych koncertów jest bardzo dużo. Rzeszy publiczności naprawdę. Różny wiek. Itd. itp. Natomiast ich interesuje ta gotka. I po koncertach oni przychodzą i gadają: a gadaj pan jeszcze, a gadaj pan jeszcze. Okej? Okay? Pogodą, pożegną się i jada. I tak zyskuje chyba ludzi. Powiedz mi, Mirek, bo grać do swoich, czyli tu, to zawsze jest troszkę łatwiej, nie? To tak jak we futbolu, nie? Na swoim stadionie gra się lepiej, ale jak wyjeżdżasz w Polskę, nie miałeś takiej większej trymy przed tymi pierwszymi koncertami w Polsce? Ja powiem tak, ja jest sobą, ja cały czas jestem samym człowiekiem, więc ja się tu nie zmienię, czy ja grą umie, czy ja grą kaindzi. Wszędzie otaczają mnie ludzie. Najważniejszy w życiu jest człowiek, więc szacunek ze sceny do tego człowieka i momentalnie go dostaję z powrotem. I tworzy się piękno. Dwie strony. Tak się tworzy piękno. Trzeba po prostu być sobą. Z Mirkiem klachomy dalej już za chwilę. Nie zaśpiewasz refrenty. Mirek, gadamy o tej takiej ekspansji, o tym wyjeździe śląskiej muzyki poza granicę Śląska. Jademy w Polskę, jademy w kraj, mamy tam rzesza fanów, ale jednak ta śląska muzyka nie rozwinęła się i nie przeżyło takiego renesansu, jak disco polo, które przeżyło odrodzenie po muzyce chodnikowej, bo to początki wtedy disco polo, lata 90. Tak samo jak i startowały śląskie szlagiery w 90. latach. Widzisz w czymś wina, w kimś wina, że to stanęło w miejscu i... Ja powiem tak. Jest jakoś zapora? Ja powiem tak. Śląsk zawsze był uważany jako druga kategoria. Do roboty i nic więcej. Do roboty i nic więcej. Gdyby nie pewna stacja telewizyjna, to wydaje mi się, że tak by my w Polskę nie wyjechali. Tak sobie. Jak dzisiaj chłoną to. Jeśli chodzi o disco polo, pewien nurt muzyczny, pewien rodzaj muzyki, ma swoja publiczność, ale co ma najwięcej? No przede wszystkim media. I ten słuchacz, czy on to chce słuchać, czy on tego nie słucha, to jak on to załączy, on tak będzie słuchał. My tego nie mamy. Ale ja uważam jedno. Według swojego doświadczenia. Tworzymy małe rzeczy, zaś za chwilę mało rzecz i powstaje coś wielkiego. Czyli my dajemy sobie radę. A co się dziś dzieje? A dziś dzieje się to, że media ogólnopolskie, nie będę tu wymieniał, bo to nie chodzi o to, ale ogólnopolskie, dziś dzwonią na przykład do mnie, zapraszając mnie do programu, inaczej powiem, przyjeżdżając do mnie i kręcą ze mną program, bo czegoś mają dosyć. Czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało. Czegoś jest za dużo. Czyli Kaś, widzisz tam te światełko w tunelu, że jest szansa, żebyśmy się jeszcze szerzej w tej Polsce pokazali? Wydaje mi się, że ja. To jest tak z koncertami.
Ja kiedyś pamiętam, miałem czas, kiedy ja grał po 100-110 koncertów sezonowo. Sezon, kochani, to jest maj, wrzesień. Bo tak się to zaczynało i tak się to kończyło. I ci ludzie czuli ta muzyka, ci organizatorzy. Ale minęli lata. Jednych już między nami nie ma, drudzy już nie piastują różnych tam stanowisk. Są młodzi, młodzi tego nie czują, więc zapraszają to, co czują. Nie patrząc na to, co odczuwał ten, który stoi pod sceną. Bo dla każdego coś miłego, jak najbardziej. Natomiast jak dla każdego, to i dla tego, dla młodego, dla starszego, dla 50+, dla koneserów jakichś tam kwartetów smyczkowych, każdemu swoje miejsce, ale nie można o nikim zapomnieć. Niech to będzie puenta, bo to fajna puenta jest, że dla każdego coś miłego. To jeszcze nie ostatnie pytanie, jeszcze z Mirkiem się nie żegnamy. Za chwilę o 800 finale troszkę poklachamy. Daj się pocałować, proszę, choć jeden raz. Mirek, o tej Polsce i o szlagierach cały czas też klachamy. Za chwilę już mamy 800 finał listy. Ty jeden z czołowych artystów, śląskich artystów na tym rynku, obserwujesz to wszystko przez wszystkie też te lata trwania naszego programu i produkcji tego. Powiedz mi, czy jesteś w stanie przewidzieć, czy zastanawiasz się w ogóle nad tym, w jakim kierunku teraz pójdzie ta śląska muzyka, zarówno w twoim wykonaniu, jak i w wykonaniu innych? Czy ona się będzie zmieniać, czy to jednak będzie Mirek Szołtysek, to zawsze będzie Mirek Szołtysek? Jeżeli będą artyści, tak z prawdziwego zdarzenia, nie dopuszczą do tego. Ale jeden artysta z zachodnich Niemiec, pora dobrych lot, powiedział mi coś takiego. Wiesz co, u nas te nasze heimaty, no to przecież no my sami oglądali to, kasety kupowali, żeby ino zobaczyć, jak się tam bawią, jak to i tak dalej. I co się stało? I on mi to godził. Nagle powstało tyle zespołów, że szlak trafił wszystko. Zostało tylko paru. No ale... Tych największych, ale jakbyś ich rozproszył po kraju, to oni znikną. Dlatego ciężko robota i nie wstydzić się tego, kim się jest i skąd się jest. Dlatego ja by w moim przypadku nie chciał tytułować szlagerów, ale śląskie szlagiery. Wtedy każdy wie, że to jest Szołtysek. Śląski szlagier to Mirek Szołtysek. To puenta, a już za chwilę właśnie o tym naszym spotkaniu 15 sierpnia. Bo to są mądre słowa, właśnie mi o to szło. Takie clue tego naszego spotkania, czyli 800 jubileuszowy odcinek i wielki koncert w Siemianowicach Śląskich. Na co dzień też spotykasz się z wieloma artystami śląskiej sceny. Będziesz miał też okazję spotkać się z nimi podczas tego koncertu, ale będzie też okazja, żeby spotkać się z legendami, można powiedzieć, tego programu, bo będzie Darek Niebudek, czyli człowiek, który pierwszy powiedział dzień dobry w tym programie, będzie Grzesiu Stasiak. No i chciałbym, żebyś troszkę powspominął, jak się z nimi pracowało. No na pewno będę wspominał w tej chwili tylko i wyłącznie Darka Niebudka, aktora, Ślązoka, który nie jest Ślązokiem, a właściwie można mu dzisiaj pomnik postawić, dlatego że tak pokochał ta ziemia, to co nas otacza tutaj na Śląsku, że niejednego Ślązoka złomałby w godce. Ciekawy człowiek z Kieleckiego, niesamowity aktor. Te 5 minut jego teraz przez parę lat dopiero się tak bardzo mocno uwidoczniło. Ale ma szacunek do tej ziemi. Skoro ma szacunek do tej ziemi, do ich wartości, jo do niego jak najbardziej. I pamiętam jeden program, który Darek prowadził bardzo mądrze, jego wypowiedzi. Ja się czasami tak obawiał, że nie zajarza całą do niego, ale zawsze jakoś to fajnie popłynęło. No są ludzie, których pamiętam i są ludzie, których nie mogę zapomnieć. Dobrze, słuchaj, to co, my widzimy się 15 w takim razie. Wyda się z sobą teraz żegnął. Widzimy się. Jo, przyjada skądś tam, przyjada do Siemianowic i mogę państwu obiecać, że jak wylezę z auta, to już mu da kibuł. A wy wiecie, po prostu, a wy wiecie, co macie robić.
A wy wiecie, co macie robić dalej. Mirek Szołtysek moim i waszym gościem był, a mam nadzieję, że wszyscy widzimy się w Siemianowicach Śląskich.